Witam widzów. Zaczynamy akcję Bizon. Do sezonu mamy niecały tydzień. Muszę złożyć. Wam pokażę, co tu cholera robię. A robię takie coś. Tak to wygląda u mnie. Po tamtym sezonie, po wylegach. Parę razy kamienia łapnęło. No i na koniec pod zbierakiem zbierałem. Trochę też łapało kamieni. I zbieraliśmy grykę. Sami widzicie, o. U łodyga gryki. No niestety w tym roku, żeby dalej dobrze mucić, na strączkowych tam szło końcówka tego sezonu. A tu mamy nowe klepicho. Cena trochę poraża. Prawie dwukrotnie droższe jest jak kiedyś się kupowało jeszcze przy tymi podwyżkami. No jak od razu też chwytać, bo wiadomo, cholera rocznie na sezon minimalnie 150 hektarów robi ten kombajn, ten bizon. Tutaj jak widzicie, tutaj będę też grzebienie, o, przyrzucał chwilę, co my tu zaczniemy po kolei. No, klepicho, później do klepicha dochodzi nowy chwytacz kamieni. O, nówka idzie, zaraz będzie złożony, te wszystkie oblachowania, to jest, jak to się nazywa, klosz, chyba ten tylny, ten jakby przesłona ta bębna, to też tylko tą samą blachę wymieniam i ten grzebienik, co te idą, te, no, drabinka. I tu widzicie, o, palce idą stare, bo są dobre, trochę tam psich poprostuje. Płaszcz też montuję, ten oryginalny, co był w bizonie, bo jest w bardzo dobrym stanie, takiego nie kupię w takim stanie, bo teraz te płaszcze, to sami zobaczycie, jak to wyglądają. O, sama guma, bez niczego, bez żadnego wzmocnienia. O, same gumy i bizonik, co tutaj, też go dziada nie myłem, widzicie, o, hydraulika tak wygląda, ten rozdzielacz jeszcze został stary, też on będzie wyrzucony, ta w ogóle nieaktywna, ale też coś tutaj kapie, też będę musiał, no zobacz jak zdążę, tu mamy te bebechy, to zobaczcie, robotę robi, aż się błyszczy podsiewać, te cepy zostają, bo są dobre, bo jeszcze oryginalne, może z Płocka jakieś zapasy były, bo już nad farba ta jest meksykan. Jak sami tu widzicie, działamy. No i co, będę powoli przerzucał, po kolei zacznę od tego, tej o przesłony z gumą i z palcami, tu mamy nowo to całe to blachę drugą. No i niestety później będziemy też skręcać klepicho. Tu będziemy, o, po kolei, tu ten właśnie pręt, co do tego, pewnie dużo osób się zastanowi, bo mój jest ten już nowszy, 90 lata już ten mój bizon i się zastanawia, że pewnie niektórzy czemu taki jest ten, nie wiem czemu, ale starszego typu jest, bo jest dłuższy ten podsiewacz i powiem, że moim zdaniem ten jest lepszy typ. Ten starszy, ten nowy, bo tu mamy, o, otwory, jakieś zanieczyszczenia. No nawet nie na starym pokażę, oj, tu wpada w podsiewacz i nigdy nie ma brudu, zawsze tu jest czysto w miarę. I kamienie się trzymają, a te nowego typu, te takie rynny są. No to właśnie w tych rynnach się zawalają, tym brudem tam nie ma jak to wypadać ten i jeszcze gorzej kamienie łapie jak na tym, o, tym starym. No sami widzicie, te samo co tutaj mamy. Podajnik pochyły, co mamy w nim też, o, gumę już kupiłem, ten właśnie jeden płaszcz, tu już mam porwany, o, o, nic nie zrobimy, trochę chodzi, łańcuch w tamtym roku był wymieniany, tu zostawiamy go, i widzicie, o, sezon, jak się wyrobi, niestety, ale patrzy, koła mi dobre popadły zębaty, bo też były zmieniane w tamtym roku. Tu mało co znaku jest, że to jest zużyte. Pokażę wam z przodu, tylko wiem, że jedna mi tu belka pękła. Przypierdzieliło od kamienia. O, pokażę wam. Miejsce upierdzielone, musiałem je odkręcić na polu. W tamtym sezonie też będę musiał wymienić te jedne ucho i wszystko porobić. No jak widzicie, o, czasami o, możecie widzieć, o, gdzie jakie opiaski są, to wszystko wędołki pieprzonych kamieni. Małych nawet, no kurde, te wylegi, no
te legi, no i co zrobisz, dla człowieka trzeba też skosić i te legi. No i idzie wybrać, idzie, ale jaki kosztem, no. W tym roku się zastanawiam, czy tak będę, jak będą te wylegi, na razie się zapowiada, że będzie fajnie stojało to wszystko, co się zapowiada, dobrze, no. No i tu takie roboty z bizonem. On pokazał tu z bliska, ten mój bizon, no nie myty. Nic z tym nie zrobisz, bo skończyłem 10 września i zaczęły deszcze padać i się go nie wyczyściło nawet, bo deszcz padał, nie chciałem, żeby go zamoczyło mocno, bo wtedy takie monsumowe te deszcze przyszły do nas. Sami widzicie, o bizonie chwilę pokażę, bo nigdy, o tu jeszcze muszę przeciek zrobić, bo już też coś tu przylatowuje, a w środku tak o, o jeszcze kurwa kamień. Czyli te w oryginale jeszcze, ale pewnie jeszcze ten sezon będzie dla nich wymiana, już nawet nowe stojo, komplet, to tam pokażę wam. No i tak to wyglądało, no. Na razie klawiszeczki, zobaczymy te noże, będę musiał jeszcze przyostrzyć, zobaczyć, bo też będę miał sporo cięcia, bo mamy takie te gryki też w tym roku znów. Grykę tam, koniczynę też, konieczka, koniecznego nie będziemy wyciąć, ale też widzicie, jak po kamieniach, o te noże. Nie zrobić, trzeba powymieniać pewnie i albo ponaostrzeć jeszcze raz, no zobaczymy. Tu będzie widać, jak tu tę robotę robić. Tu mam, jak pokazywałem wam, nowe sita stoje w zapasie, całe kompletne z tymi, z drabinką. Też, cholera, łańcuch mi poszedł. Nowy, w tam drogu wstawiany. Kurwa i te, powyginało. Kurwa, za mokre kosiłem, to był wrzesień. Kurde, aż się włączało sprzęgło te o. Główne tych podpodajników, kuźwa. No i niestety, coś za coś później się dzieje, jak się dzieje. Co wam tu jeszcze pokażę. A silnik co tam, w kurzu cały czarny. A wam pokażę silnik o, jak wygląda po remoncie, jaki kupiony, jak on tam w miarę szczelny, no. Mamy górę, wchodzimy. O, a silnik tak wygląda. Zawsze o tutaj z tego leci. To no norma z tych. No i tam tu trochę by miałem odmuchano. Chłonnicę będę musiał sprawdzić, ale płyn tam trzyma. No widzicie, no brudu jak jest, no jejku. Ale to oleju nie ma, tylko po prostu taki kurz czarny, bo taki kurde płyn pod koniec krzyżim taki był. No, był ten, jak się nazywa. Nie kurz, no taki kurz, ale taki grzyb czarny. Co tu jeszcze dojdzie? Ledzik dojdzie na koniec rury. Już tu okładę wiąchę, bo polepszę mu te no, oświetlenie, żeby było lepiej kosić. Dobra, złożymy na dół. Tu stara jeszcze kierownica stoi. Jakby chciało kto kupić, to pisać w komentarzach. To odsprzedam. No, nowszego typu. Może mi się nie różniły. Co tu jeszcze? A tu z tamtego roku też. O, to rozwaliłem, rozłamałem na to, tu leję to od tego głównego na napędu koła. Rozpękła. To też wymieniana była. Miałem jeszcze co awarię w tamtym roku, co ze skrzynią. Kurde, rycie. Jo, aż ucięło dziada. I niestety, no. Od razu tam parę rzeczy powymieniałem. Też została te też i te koła. Drugie atakujące. Powymieniane tych krótkich półosiach. A tu jeszcze ta stara poprzeczka. Pokażę wam. O. Będę ją musiał. O kurwa, i zgięta. No to nic. No jak jest, niestety. Sezon wychodzi. Na razie będę tam zmieniał, bo tak tam wytrzymam, bo to. 150 hektary tam dużo, nie dużo, musi zeżrzeć. I co tu takie rzeczy, o, widzicie? No jeszcze tu za te, tu już mi cholera z przewodu i tu leci mi na bęben hamulcowy. Kuźwa, muszę jeszcze zrobić tam, ona z łące coś ci leci. Mi cały tu obrzyguje, pokażę się od tej strony. Tutaj mamy, no, napęd na sieczkarni. No i tak tu wyglądało, o. To po sezonie jak bizon, no. Najgorzej tutaj o zażygany. Oliwa cholera leci. O, jeszcze cały, ale to nic, zakonserwowany będzie. Nie będzie rozwiał, ale tak nie rozwieje, bo stoi pod dachem.
Nic mu tam się nie dzieje. Jeszcze opas, cholera, będę musiał teraz zmienić, bo cholerę nadcięło. Kurwa, spadł, nawet nie wiedziałem kiedy. A w nocy się robiło, ile tego tak jest później. Widzicie, o, silnik, o. Tam tylko w porządku, jestem zadowolony. Za te pieniądze, co kupiłem ten silnik, to jestem bardzo zadowolony z niego. Tutaj jeszcze z filtra, cholera, muszę to zobaczyć, tamtej o końcu wyleci. No tu jest trochę robót, takich no, drobnych. Najgorsze roboty to właśnie klepicho. Trzeba przerzucić. No i co jeszcze? Powiem wam. Sieka została. Cholera, bo do trawy przygotowana, tam podbiarek ogarnięty, tam dalej stoi za sieko. Podbiarek mam ogarnięty, zostało to do kukurydzy szykować, no. Tam już te koła pozmieniałem, nowe, widać o nawet. Oryginalne montuję części, John Deere. No i tu będę wrzucał teraz, jeszcze muszę wybrać gniotownik, posprawdzać cały. Tam zobacz, tu przy wentylatorze tam się dzieje. No i tu gardziel muszę, co, wstawić noży wszystkie, bo tu idzie 40 chyba. No bodajże może tam 40, o, dobra, się tam nie liczyłem, ale na pewno teraz jest mniej, bo co drugi, bo do trawy była szykowana i tego, no i tak by było, no już te LEDy tu mam porobione, te żarówki wstawione, a tu co wstawiłem, na chwilę pokazywałem, no i tak roboty do przodu się toczą, jeszcze co tam, headerek mamy zrobiony już, header zrobiony. Też te tutaj musiałem wymienić palce dwa i tego. I tak ogólnie wszystko jest w porządku. No co tam? Parę żyletek o tu z przodu, dwie wymienione tam. Było nowe kosy było wstawiane pod koniec sezonu i. No i tak oby wyglądało te naprawy bizona. Pomalutku. Te roboty idą, no. Tak oby to wyglądało, no klepisko to jestem cholera zaskoczony, no pod koniec sezonu, no parę razy łapnąłem kamień, jeszcze musiałem wybierać, ale nie sądziłem, że tak zdewastowało te klepisko, w szoku jestem, wam powiem, ale niestety, no cholera i to, no tutaj kosze jeszcze nie wymieniałem, no cholera wie może, gdzie jakie jeszcze te nasze krajowe te było, te z Płocka, to jak mówię, bardzo mocne, nie wiem, bo jakieś tu się kolory są te oryginalne. No i niestety już tu nie będzie oryginalny kolorek zielone. Dobra, to tyle by było. Śledźcie kanał, ten oglądajcie. Dzięki za oglądanie. Do następnego, cześć.